Do zadania sobie i Wam tego pytania skłonił mnie Psalm 105, gdzie Bóg opisuje ustami autora przeróżne, wspaniałe. Ingerencje w życie narodu izraelskiego, obdarzanie go przeróżnymi znakami, cudami, dobrem. My, chrześcijanie, możemy, czy powinniśmy tę listę wielkich dobrodziejstw, błogosławieństw rozszerzyć, czy na samym szczycie postawić zbawienie, które otrzymaliśmy w prezencie od Jezusa Chrystusa? Ale wróćmy do pytania: po co Bóg nam to dobro daje? I ten psalm. Na to pytanie odpowiada. Najpierw w wersetach wprowadzających daje nakazy dla obdarowanych: Wysławiajcie Pana, wzywajcie imienia Jego, głoście narodom czyny Jego, śpiewajcie Mu, grajcie Mu. Opowiadajcie o wszystkich cudach Jego, chlubcie się imieniem Jego świętym, niech się raduje serce szukających Pana. Szukajcie Pana i mocy Jego, szukajcie zawsze oblicza Jego. Pamiętajcie o cudach, które uczynił, o znakach i wyrokach ust Jego. No to dość oczywiste. Nie? Czyli mamy się cieszyć? Z tego, co Bóg nam dał. Zawsze mamy się tym radować. Zobaczcie, werset trzeci, podobny jak cały list do Filipian, mamy wychwalać Boga i mamy głosić innym Jego wspaniałość. Wszystko fajnie. Ale na koniec, Bóg w tym psalmie, pokazuje jeszcze jeden cel werset 45. Dał nam to wszystko. Abyśmy przestrzegali ustaw Jego i zachowali prawo Jego. Inaczej mówiąc, już tak nowotestamentowo. Bóg obsypuje cię przeróżnymi darami i chce, byś ty pełnił Jego wolę, nie swoją.